Witajcie wszyscy spornicy, patroni, witamy bardzo serdecznie w kolejnym Pop Science Extra. Obiecaliśmy, że porozmawiamy sobie o naszym słoneczku, o naszej gwieździe dziennej, jedynej, tak, którą widać w dzień chyba. Chociaż właśnie, czy są jakieś gwiazdy, które widać w dzień? Jakbyś teleskop skierował w odpowiednie miejsce? Nie, jest, świecenie nieba jest zbyt, niestety, zbyt jasne. Bo planety widać. Jasne. Planety widać, tak. Widać. Wenus może zacząć, Jowisz. Jowisz, tak, można. Jeżeli wiemy, gdzie znaleźć, to lornetka albo teleskop pozwala dostrzec. A gwiazdy czasami. Nie. Gwiazdy nie. No dobra. Gwiazdy to... są punktowe i to przez to. Właśnie. Gwiazdy są punktowe i niestety w dzień ich nie zobaczymy. Jest trochę książek, o trzech nie mówiliśmy w głównym wydaniu, więc tak, powiemy szerzej tak, później. Powiemy. Tym głównym obiektem, który oddziałuje na Ziemię i jest tym głównym jakby graczem kształtującym kosmiczną pogodę, jest nasze Słońce. Mm-hmm. No i tu pytanie, dlaczego? My mówiliśmy w głównym odcinku już o tym, że no ze Słońca wylatuje wiatr słoneczny, ale też od czasu do czasu, gdy Słońce jest aktywne, dodatkowa porcja energii też się zdarza i też może dotrzeć do Ziemi. I generalnie, gdy Słońce jest aktywne, to nawet ten wiatr aktywny troszeczkę bardziej o ten 1 promil jego aktywność się zwiększa i troszeczkę więcej energii dociera do Ziemi, co może mieć znaczenie, bo gdy Słońce się jakby nie uaktywni w tym swoim cyklu 11-letnim, no to mogą być sytuacje takie jak w XVII wieku, jak ta epoka lodowcowa, mała epoka lodowcowa. Żeby sobie nie myślała tymczasem. I tutaj no, obiecaliśmy, że tu wyjaśnimy, jak działa Słońce. Więc przede wszystkim to trzeba wiedzieć, że Słońce jest gigantyczne. Tak? Żeby nie wyobrażać sobie, bo my o Słońcu często zapominamy i wtedy, gdy jest lato i gdy jest troszeczkę za ciepło, no, to... w Polsce to nie trudno zapomnieć tak, o Słońcu. Tak, znaczy to my wtedy narzekamy, że tego Słońca jest za dużo. Tak? Och, tego Słońca tutaj nam przeszkadza, nie? Jest za sucho, za dużo. Nie, lepiej, żeby popadało. Natomiast jesienią, zimą, kiedy Słońce jest krótko nad horyzontem, kiedy jakby nie daje o sobie znać tak bardzo, to często narzekamy, że ojejku, tego Słońca jest tak mało. Natomiast rzadko kiedy się zastanawiamy, jakie Słońce jest w istocie, a jest 109 razy większe od Ziemi, jeśli chodzi o średnicę. Jest, jeśli chodzi o Ziemię, to tam ponad 300 tysięcy razy bardziej masywne, ale w Układzie Słonecznym wiadomo, jest Jowisz, który jest 11 razy chyba większy, jeśli chodzi o średnicę od Ziemi, Saturn prawie 10 razy większy, są też odpowiednio masywniejsze, po kilkaset razy bardziej masywne, ale nawet gdyby wziąć wszystkie obiekty Układu Słonecznego razem. Pył, gruz, księżyce, planetoidy, komety, planety karłowate, planety. I tych kosmitów, którzy mają bazę tam też w okolicy Neptuna. Ich nie, bo to spaślaki są, to one dodadzą masy. Ale mimo wszystko Słońce i tak będzie 1000 razy bardziej masywne. Czyli trzeba sobie z tego zdawać sprawę ewidentnie. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Słońce tak naprawdę nie jest jakąś szczególną gwiazdą. Nie? Bo jest gwiazdą typu widmowego G, jest karłem, czyli 5, tam zaszeregowane jako karzeł. I w takim podtypie 2, tak? Czyli dobrze chyba mówię, G5-2, nie wiem, sprawdźcie. Ale to ten pomarańczowy czy żółty? To jest żółty karzeł, tak? Żółty karzeł na ciągu głównym, czyli jest gwiazdą, która normalnie żyje już 5 miliardów lat, jeszcze 5 do 7, to różnie... Ma aspiracje, drugie tyle przynajmniej. Tak, ma aspiracje, no ja też mam, ja też już 50 ponad żyję i mam aspiracje co najmniej drugie tyle. Bardzo dobrze. A w tym czasie to Stan Gorgolewski, taki mój guru, profesor z piwnic pod Toruniem, on mówił, że ja spokojnie dożyję setki, a w tym czasie medycyna na pewno znajdzie sposób, żeby jeszcze dwukrotnie mi to życie przedłużyć. A to by było fajne. Ja ci powiem, że 200 lat to by było takie spoko, bo już możesz ten postęp zauważyć, nie? Temperatura w środku 15,5 miliona kelwinów. Mhm. Na powierzchni tam niecałe 6000 stopni, więc to nie jest jakoś tam... 5,5, coś tam. 5778 średnio kelwinów, bo miejsca na Słońcu różnią się temperaturą. Na plamy przykład, słoneczne są trochę chłodniejsze, są a i tak około 1000 kelwinów chłodniejsze i są też niżej.
One też świecą. Gdyby zasłonić całe słońce, taką mieć przesłonę i gdyby zostawić tylko plamę, to ta plama będzie żółta. Będzie taka no, troszeczkę bardziej, lekko bardziej pomarańczowa niż reszta tarczy, ale... I też oślepi. Natomiast to, że ona wydaje się czarna, to jest kwestia kontrastu. Tak jak księżyc na niebie, nie? Nocne niebo mamy, które jest no, pi razy oko czarne. Tak. Z naszej perspektywy, a księżyc wydaje się taki biały, taki kurde jak kość wybielona na tak, słońcu. Kwestia kontrastu. A on jest przecież ciemny jak węgiel dosłownie. Bo to też jest związane z tym organem, tak, z tym organem. Dowcip. Okej. Okay, przypomniał mi się niebo, źrenice, oczy. Już widziałem po tym uśmiechu. Ale to bo mi się to teraz przypomniał, że... Kamil, trzymaj palec na przyciskach. W czasie egzaminu na jakichś studiach medycznych studentka została zapytana o to, jaki organ u człowieka może powiększyć się aż sześciokrotnie. No i ona taka rezolutna odpowiedziała... No wiadomo, penis. Wiadomo co, to, nie? A lekarz mówi, nie proszę pani, źrenica, ale gratuluję chłopaka. Dokładnie. Także też go znałem. Także, ale oczy działają logarytmicznie i tutaj ten kontrast jeszcze bardziej odgrywa rolę. To, co jest ważne, to właśnie to wnętrze Słońca, bo to, ile Słońce emituje energii, wiąże się z tym, co dzieje się w środku Słońca, a w środku Słońca w temperaturze 15,5 miliona kelwinów pod ciśnieniem 300 miliardów atmosfer, tam zachodzą reakcje, które normalnie są niemożliwe, tak? No bo normalnie dwa protony nie można zetknąć ze sobą, bo bariera kulombowska, to prawo Kulomba, które mówi, że im bliżej, tym siła odpychająca jest większa i to jeszcze z kwadratem odległości to wszystko się dzieje, więc nie mogłyby się zetknąć. One w środku Słońca też nie mogą się zetknąć. Ale w tych warunkach zachodzi takie zjawisko, że one się zbliżają i nagle jest tak znienacka, pyk, i już jeden włazi w drugi. To się nazywa zjawisko tunelowe. Jego prawdopodobieństwo jest nieduże, ale i tak w każdej sekundzie 600 milionów ton wodoru w Słońcu zmienia się w hel. W każdej sekundzie. 600 milionów ton wodoru. Tylko musimy pamiętać, że w skali słonecznej 600 milionów ton, jak dla nas to jest sporo, nie? Pudzian miałby problem, żeby... No to podać. Jest... Ja, ale w skali słonecznej kiedyś, to jest nic? Kiedyś to przeliczałem na te takie cysterny z wodorem i to pociąg by był taki 600 milionów ton jak z Ziemi na Księżyc. Mhm. Takiej długości. I to pokazuje też właśnie, jakie jest, jak niedorzeczny jest ten film w stronę Słońca. To samo założenie. Bo film jest fajny. Film jest fajny, psychologia, założenie. To wszystko pokazanie tej aparatury, tych statków kosmicznych, to jak one funkcjonują, te bohaterowie, wszystko jest super. Natomiast samo założenie, że jakiś tam statek kosmiczny może polecieć i pomóc Słońcu działać w momencie, gdy my wiemy, że w samym centrum Słońca 600 milionów ton w każdej sekundzie zmienia się w hel, 600 milionów ton wodoru, przy czym tam jest E równa się MC kwadrat, to M, które zmienia się w E, to jest około 4 milionów ton. Tak? 4 miliony ton w tej reakcji jakby zmieniają się w normalną energię. Znaczy powiem ci jeszcze tak, że wiesz, no... To ewidentnie było tak, że bardzo mocno głowili się nad tym, w jaki sposób zawiązać fabułę tego filmu i chyba stwierdzili ostatecznie, ach, szanić to, niech se mówią. To jest tak najmniej ważne, bo ten film był psychologiczny bardziej tak naprawdę, o byciu człowiekiem, a nie o tym, czy słońce naprawimy, czy nie. I teraz to się dzieje w środku, jest to stabilne. Tam nie ma żadnych fluktuacji. Słońce w środku, ta maszyna działa już 5 miliardów lat i jeszcze drugie tyle będzie działać bez większych jakby problemów. No to pytanie brzmi, to jak to się dzieje, że na zewnątrz Słońca czasami tej energii jest więcej, czasami mniej, że tam coś punktowo, że ta tarcza nie jest taka gładka, że nie świeci we wszystkie strony jednakowo, mimo że jak zerkamy w Słońce, nie należy się gapić w Słońce, tylko co najwyżej zerknąć, tak? Ale ona wygląda jako jednolita.
Otóż no nie wygląda, bo wiemy, że już Galileusz pokazał, że są plamy słoneczne. Mm-hmm. No i te plamy słoneczne, jak zaczęto je obserwować regularnie, okazało się, że ich liczba zmniejsza się i zwiększa w cyklu 11-letnim. Potem, gdy zaczęto obserwować jeszcze dokładniej powierzchnię Słońca, okazało się, że Słońce, jeśli wytniemy dużo tej energii, tak, jeśli zastosujemy odpowiednie filtry, które przepuszczają promieniowanie w odpowiednich długościach fali, no to to Słońce jest takie no, bardzo skomplikowane na swojej powierzchni. Odkryto poprzez badania pola magnetycznego przy powierzchni Słońca. Teraz króciutko, jak badać pole magnetyczne. Otóż pole magnetyczne wpływa na promieniowanie cząstek i obecność pola magnetycznego powoduje, że cząstki troszeczkę inaczej, bardzo skrótowo mówiąc, troszeczkę inaczej emitują swoje promieniowanie. Poziomy energetyczne rozszczepiają się, są tam jakieś zemanowskie rozszczepienia poziomów w obecności pola magnetycznego. Promieniowanie też jest w odpowiedni sposób skręcane, co mówimy na to polaryzacja i w ten sposób my możemy, badając światło słoneczne, możemy też wnioskować o tym, jak wygląda pole magnetyczne Słońca. No i z grubsza pole magnetyczne Słońca jest takie, że mamy dwa bieguny i te linie sił pola, one łączą te dwa bieguny i powstaje taka struktura jak w normalnego magnesu. Ale Słońce zbudowane jest z plazmy, czyli z materiału naładowanego elektrycznie, nieobojętnego elektrycznie. Tam przy powierzchni Słońca i w jego praktycznie całej objętości nie ma elektrycznie obojętnych cząstek. Elektrony są oderwane od atomów, atomy są jakby gołymi jądrami. Pole magnetyczne bardzo mocno działa na poruszające się cząstki naładowane, ale z drugiej strony cząstki naładowane, jeżeli są plazmą, są w stanie wpływać na to, jak pole magnetyczne będzie się rozchodzić, kształtować. Jak będzie się kształtować. No i mówimy tutaj o mechanizmie wmrażania linii sił pola magnetycznego właśnie w plazmę słoneczną. Możemy sobie to wyobrazić, jak na przykład mamy pęk makaronu i wkładamy go w wodę i tą wodę zamrażamy i to ten pęk makaronu, on może się takiego nitki, tak, spaghetti. Normalnie możemy go rozdzielać, tam jakoś coś z nim robić, ale jak będzie wmrożony w wodę, to on będzie się zmieniał tak, jak my tą wodę będziemy tam łamać, kształtować, tak? O ile można. Załóżmy, że będzie bardziej galareta. O właśnie, bardziej galaretka. I makaron ma być ugotowany. Jeżeli to tak wygląda, to jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Słońce nie zachowuje się jak bryła sztywna. Co to znaczy? To znaczy, że ten kubek, gdybym go teraz chciał obrócić, to wszystkie elementy tego kubka obracają się równo. Ale gdy obrócę kubek tam tak nagle i popatrzę na tę kawę w środku... To... Nie wiem, czy my mamy mobilną kamerę tutaj włączoną, czy nie. Chyba nie mamy dodanej. Nie, ale myślę, że każdy to wie i każdy to czuje. Gdy obrócę nagle coś, a w środku znajduje się płyn, to ten płyn... Czekaj, spróbuję dodać, nie? To tam tłumacz, tak? A ja spróbuję dodać. Ten płyn... A już masz, tak? Tak. Odpalone jest. Tak? To ten no ja nie wiem, czy tutaj akurat coś takiego charakterystycznego jest w tym płynie. Rozmerdać. Nie wiem, czy tutaj coś w środku mamy, czy nie. Coś tu się pojawi. O tak. Jest? Widać? Mamy. Widać. Kręci się w jedną stronę, ja obracam kubkiem w drugą. Zobaczcie. Dalej jedno i drugie się kręci jakby niezależnie, tak? Tak. Obrócę kubkiem w tą stronę. Oczywiście to się trochę rozbuja, ale widać, że kubek obraca się niezależnie od tego płynu, który jest w środku. Chcesz, jakbyś napluł tutaj, to byśmy widzieli. O, popatrz. Obracam. A te bąbelki, one dopiero po jakimś czasie zaczynają tak podążać, tak? O, łóżko mamy tu, teraz tu. A ta duża, ten duży, to wygląda jak oczy takiego pająka takiego fajnego. Okej. Dobra. To jest mniej więcej tak, jak Słońce, zresztą Jowisz, tak samo. Obraca się nie jak bryła sztywna, tylko różne fragmenty, te
równikowe, równoleżnikowo to jest powiązane, obracają się w różnym tempie. Słońce obraca się średnio, tak, pi razy drzwi, tak, 30 dni trwa rotacja, przy czym ta rotacja trwa chyba 27 albo 8 dni na równiku, a na biegunach 35-37 dni. Mhm. Szybciej na równiku. Czyli na równiku szybciej niż na biegunach. I teraz zobacz, jeżeli tutaj będziemy sobie wyobrazimy to słońce, że przy powierzchni są wmrożone te linie sił, te makarony, mhm. i słońce obróci się szybciej na równiku niż na biegunach, to powstaną takie wybrzuszenia. Mhm. I to trwa cały czas. I pole magnetyczne słońca, ono po jakimś czasie jest już nie od bieguna do bieguna, nie jest takie bipolarne, tylko jest poskręcane, tak, jak poskręcane, jak słuchawki, które zostawisz w tym, w kablu. Tak, że tam już w kieszeni. I teraz te linie sił, one, wiesz, są niezwykle poskręcane i one w pewnym momencie zaczynają wyłazić, bo już się nie mieszczą. No znów możemy sobie ten makaron, który się nawija i zaczyna wychodzić nad powierzchnię słońca. Tworzą się takie pętle. Pętle magnetyczne. Oczywiście linie sił pola magnetycznego mówią materii, w jaki sposób ma się poruszać. W ten sposób powstają, ja tutaj może pokażę, tak, do kamery. Czekaj, to może nam się uda mobilną znowu odpalić. O. Nie jestem pewien, ale spróbujemy. Mobilki. O. Jak nas słyszą mobilki. Tak. To jest odwrotnie, nie? Chyba, tak? No właśnie, nie wiem czemu. A, bo ty mi dobrze położyłeś. Ja tobie położyłem. A ja chciałem być mądrzejszy i odwróciłem. Okej. Okay. No i zobaczcie, tutaj jest magnes. Tutaj są te linie sił pola magnetycznego. Znaczy magnes jest narysowany po to, żeby to pokazać, żeby to jakby przybliżyć. A tutaj te obrazy to są rzeczywiste obrazy. Protuberancje. Tak, to są protuberancje, to są takie pętle, tak naprawdę pętle magnetyczne, bo protuberancja jest wtedy, gdy te pętle pękają i gdy materia zaczyna wypływać, bo tutaj materia, popatrzcie, ona nigdzie nie ucieka na zewnątrz, tylko porusza się między takimi dwoma obszarami o różnej biegunowości magnetycznej. I to właśnie te dwa obszary, one stanowią bazy, które są plamami. Bo plamy słoneczne występują parami. Czasami jedna z tych plam jest słabiej widoczna, inna mocniej, ale generalnie to są właśnie takie pary magnetyczne. I na końcu każdy jest garniec ze złotem. Tak, ale nie, te pętle magnetyczne nie są tęczami, nie? To zostawmy je. Jasne. W każdym razie to się wszystko zaczyna w taki dziwny sposób układać, ale najciekawszą rzeczą jest, gdy te pętle magnetyczne oddziałują na siebie i gdy one się łączą. Następuje, mówi się, anihilacja pola magnetycznego, to wszystko pęka, rekonfiguruje się i wtedy ta energia uwięziona w tym zapętlonym polu magnetycznym nagle może spowodować powstanie takiego... Bo to jest trochę jak taka naciągnięta gumka, nie? Gdzie po prostu to wszystko jest takie... Wszystko jest na granicy i jak nagle... to jest jednocześnie ta materia też może uciec. Tworzą się takie otwarte, takie butle jakby z linii sił pola magnetycznego. Wzdłuż tego ucieka ta materia i tam w miejscach tych właśnie tych rekonfiguracji tam się tworzą rozbłyski. I te rozbłyski, one doprowadzają właśnie do uwolnienia materii. Duże rozbłyski, no to jest potężna ilość materii i ta materia ucieka, jest wyrzucana w przestrzeń. Bardzo często ona opada z powrotem, bo jednak na Słońcu, na powierzchni Słońca przyciąganie grawitacyjne jest 27 razy większe niż na powierzchni Ziemi. Lepiej się nie ważyć na powierzchni Słońca, bo byśmy oszaleli od widoku tego, co waga pokazuje. Pudzian ledwo przysiady jest w stanie tam ze sztangą tylko 100 kilo. No dokładnie, tam więcej to nie byłby w stanie już... No i teraz jakby kolejnym etapem tego wszystkiego jest to, że jak ta materia ucieka, to ona dodatkowo nagrzewa się i
uzyskuje dodatkową energię w tej warstwie, która jest bardzo gorąca, w warstwie koronalnej. Mhm. Tutaj jest wiele znowu teorii, to nie jest do końca jasne, ale warstwa koronalna nagrzewa się wskutek tego, że słońce drga i tam takie falowo jakby ta energia jest transferowana do korony słonecznej. Ostatnio się pojawiło dzięki Solar Orbiter, tak? Się ta druga nazywa. Zawsze nie mogę spamiętać tej nazwy drugiej sondy, europejskiej sondy kosmicznej, która bada Słońce. Ona ma znowuż... Soho? Nie, Soho. Soho jest starsza. Soho to jest obserwatorium, ono... Nie, starsze jest. Solar Orbiter? Chyba jakoś tak się nazywa. Mhm. W każdym razie ono ma teleskopy, bo nie zbliża się tak bardzo jak Parker Solar Probe. Parker Solar Probe jest zbyt blisko Słońca, żeby tam teleskop wystawić i obserwować. Natomiast tutaj ta sonda też nam pokazała już z 70 paru milionów kilometrów zdjęcia powierzchni Słońca. Teraz czekamy na takie z 45 milionów kilometrów. Jeszcze nie widziałem nigdzie, żeby wypłynęły, więc pewnie są obrabiane. Natomiast na tych już tam z 70 paru było widać takie struktury na powierzchni Słońca, które nazywano campfires, czyli takie ogniska, wiesz, gdzieś tam sobie, które palisz. No jest, wiesz, prawdopodobnie jest trawa właśnie, słoneczna jest. No, więc zastanawiałem się, czy cudowne, właśnie te campfires, bo one są dużo bardziej takie, wiesz, takie, takie smukłe. Wysryby, nazwę to w ten sposób, takie, wiesz, po prostu bardzo energetyczne, one są bardzo gorące. Dużo jaśniejsze niż one w tym może w radiowym widmie Słońca nazywane są szpilkami, bo one tworzą takie, takie bardzo charakterystyczne w widmach dynamicznych no właśnie obszary. Nie wiem, czy myślisz, że to jest to samo? Myślę, że to są właśnie te szpilki. No, mój kolega jest specjalistą, on bada właśnie te zjawiska. Zastanawiają się, czy właśnie one nie są też jakoś pośrednio przynajmniej odpowiedzialne za podgrzewanie korony słonecznej. Być może, ale mówię, to nie jest wszystko, no, są jakieś teorie, tak? Jest... Jeden rabin powie tak, drugi tak. Tak, i natomiast to, co jest pewne, to, że w jakiś tam sposób część energii tej koronalnej daje dodatkowego kopa. Mhm. I wtedy powstaje zjawisko, które nazywamy wyrzutem koronalnym. Czyli ta materia dociera do korony i jest takie tak to na zewnątrz. I tej materii może całkiem sporo polecieć w jakąś tam stronę w układzie słonecznym. Nie daj, panie, jak to mówią, żeby to była strona Jeżeli doleci do Ziemi, no to mamy emergency on planet Earth. Dokładnie. Jamiroquai. Przerażający gość w kapeluszu z bizona. Tak, człowiek, no, znaczy on tutaj jest tak. Pokaż. A ma kapelusz? Tak, ma, tylko że to jest kreskówka. Nie ma. No, jak to ten? No, ten, gdzie kapelusz? Czapkę ma. Ten, tu, o, ten. A jest, dobra, okej. Ten, myślę, przepraszam, bo ja źle ten, tak, widzę siebie i tak, on źle ma ten pokazuje. Teledysk, gdzie tam sunie tak właśnie po dziwnej podłodze, która jeździ w pokoju, więc... Tak, bardzo, bardzo fajna płyta, taka energetyczna, bardzo sympatyczna i myślę, że jest godna tego, żeby o niej mówić, żeby ją posłuchać. Nie wiem, ja tę jedną płytę mam, tylko jakoś nie śledzę kariery tego śpiewaka. Grajka. Taki. No. Tak. Emergency on planet Earth. No i skoro o Słońcu. Aż wyjmę sobie, zobaczę. Płyty są zwykłe, to nie są te. To nie są te 180 gramów. Płyty są. O kurde, wiesz, to jak wafelek. Tak, cienka jak wafelek, zwykła czarna płyta. Taka jak trzeba. Jak w tej reklamie czegoś, tak. Co on tam trzymał. Pod paskę? Nie pamiętam. Była taka reklama w telewizji, nie? Że coś trzymał tak i nie było widać, nie? A jego siostra weszła chyba do... A, już pamiętam, o co chodziło, że on tam, wiesz, jak to... A, to cienko... Dorastający chłopak, gdzieś tam zainteresowany światem kobiecym, więc zaczął jej grzebać gdzieś tam po jakichś tych, tak. I wyciągnął taką właśnie pod cieniutką. Paskę. I ona weszła do tego, do pokoju. Co tutaj, grzebiesz coś, co robisz? A on tak, wiesz, trzymał, że z punktu widzenia kamery nie było jej widać, nie? I to była reklama pokazująca, że są tak cienkie, że w razie wiesz, czego co, ja... brat ucieknie... Nie mam jakoś bardzo często hobbystycznie działając w planetarium. Czasami takie pokazy robię na żywo i wtedy pokazuję w planetarium Saturna. Mhm. Wiesz, nie jest to łatwe, bo to takie manewrowanie w przestrzeni kosmicznej, ale przy Saturnie czasami udaje się go ustawić tak, że praktycznie nie widać pierścień. Mm-hmm. No nie ma. Tak? Ostatnio tak było ustawione. Średnio się robiły te zdjęcia. Tak, i ten.
No nie wiem, jak teraz wygląda. Musiałbym tam gdzieś... Saturno! Można sprawdzić w tym, tutaj, tu na to postawimy. W stelarium można przybliżyć, tam widać jak Saturn, jak go akurat teraz widać. Natomiast no to rzeczywiście Saturna pierścienie mają rozpiętość w każdą stronę ze 100 tysięcy kilometrów, a grubość 40-100 metrów. To jest, co prawda tam są takie struktury na kilka kilometrów na brzegach, odkryto takie szpilki, które sterczą, rzucają cienie, natomiast same pierścienie są pioruńsko cienkie. To by miało sens, bo one się powinny tak moim zdaniem zakręcać, grawitacyjnie nawet. Nie? Tak, ale... Gdzieś tam zaczynają zawracać po prostu. To znaczy, ale to są, wiesz, to jest tak jak płaszczyzna tego pierścienia i takie na brzegach takie sterczą. Znaczy Saturn, wiesz co, dla mnie... Pamiętaj, że one są wleczone grawitacyjnie tak. Za tą planetą, więc to jest... No... Jest, wiesz co... Dziwiłbym się, gdyby nie było takich struktur. Dla mnie fenomenem jest ten pierścień F. Ja jeszcze w szkole podstawowej, jak o tym pierwszy raz przeczytałem i zobaczyłem zdjęcia, gdzie ten pierścień, to są dwie takie obrączki, które wzajemnie są zaplecone. One tworzą taki splot. Kurczę, mówię, Jezu, w kosmosie takie rzeczy, a tam się okazuje, że są te dwa księżyce pasterskie i one tak działają, że właśnie się grawitacyjnie, tak, gdzieś tam warkocz zaplatają grawitacyjnie. Ze Słońcem, z pogodą kosmiczną, też trochę mówimy w głównym programie, więc nie będę tutaj za dużo o tym mówił. Dzień Tryfidów przede wszystkim, bo to są drobne ciała, deszcz meteorów, które powodują ślepotę, a dodatkowo są no tryfidy. Tak, tu warto powiedzieć z racji tego, że wy oglądacie ten odcinek tydzień wcześniej niż będzie Pop Science, że... A, to będzie. Tak, to będzie i w kosmicznej pogodzie mówimy nie tylko o Słońcu, ale też o opadach kosmicznych. Czyli właśnie jakieś mikrometeoroidy, tak, tak, wybuchy supernowych, inne rzeczy. Takie rzeczy. Nie zabrałem ze sobą, no jest ta książka Cixin Liu, Supernowa. Ale tak? Ostatnio była. Ostatnio była, więc zostawmy ją, ona nie jest dobra, nie ma co tam. Nie wiem. Za to no, polecam, jeżeli ktoś, to są dwa, pierwszy tom z dwóch, tak? Dwa, one stanowią całość, 2012. No bo to jest ewidentnie też z kosmiczną pogodą związana ta katastrofa, chociaż ją się, data 21 grudnia 2012 została wydedukowana z kalendarza kwietniów, majów. Z kalendarza majów, który nie jest kalendarzem majów. U nas tylko azteckim, ale to nie ma znaczenia. Tak, i wydedukowano, natomiast potem przypisywano, że Słońcu, że to Słońce wtedy będzie jakieś mega aktywne i doprowadzi do zniszczenia ludzi. Skoro o Słońcu tyle, to też o tym pokazuję te płyty. Tutaj tylko je tak podniosę do góry, żebyście zobaczyli. I jeżeli... Bo ty jesteś fanem Doorsów, nie? Jestem fanem Doorsów. Jestem, byłem i myślę, że będę, bo jest to zespół naprawdę znakomity. Był jakiś film chyba o nich, nie? Oliver Stone nakręcił film z Valem Kilmerem. Chyba jakoś tak na początku lat 90. ten film się pojawił, The Doors. I Val Kilmer gra Jima Morrisona w tym filmie. Zresztą bardzo dobry film, naprawdę świetny, świetnie zrobiony film o tym zespole, o tym jak zespół powstał. Jakie były tam te niuanse związane z... Ale powiem ci tak, nie, że też się zmieniła trochę pogoda zespołów dzisiaj, nie? Że tak. Te zespoły z lat 70., 60., te ich historie powstania były niesamowite częstokroć, nie? Że tam się działy jakieś cudawianki, te jakieś inspiracje wschodem, tam to się przeplatało, te narkotyczne jakieś, wiesz... No, ci to tripy. Jim Morrison, on dużo tragedie, LSD, wiesz, dużo LSD używał, no. Żeby... No bo pisać takie teksty... To tak się tak? Na sucho nie da. Ale... Snake is long, 7 miles. Ale słuchaj, ale zobacz, że teraz te zespoły, mimo że też mamy świetne zespoły dzisiaj, które powstają i grają świetną muzykę, ale tu nie ma takich historii, nie? To się skończyło, to już jest chyba to se nevrati, no. Mam wrażenie. Może dobrze, nie wiem, a z drugiej strony to te wydarzenia, te zespoły tworzyły tak naprawdę, nie? Polecam, naprawdę, polecam Doorsów, to jest akurat Waiting for the Sun, płyta fajna, dużo, znaczy z mojego punktu widzenia to są wszystko przeboje, bo ja te płyty
miałem taki okres, że mieliłem je praktycznie jedna po drugiej na okrągło, analizowałem teksty, tłumaczyłem sobie te teksty. Wiesz, miałem takiego tam jobla na punkcie Dorsów, zresztą paru innych zespołów, lubię tę muzykę. Przełom lat 60., 70., tam wtedy się narodziła ta współczesna muzyka elektroniczna. Niestety nie wiem, kiedy to będzie prezentowane. Nie wziąłem żadnej płyty, ale warto chyba powiedzieć, bo to wtedy też się narodziła legenda tej berlińskiej szkoły, Ashra Tempel, Tangerine Dream. W jednym i w drugim zespole grał na początku, na pierwszych płytach Klaus Schulze, a 26 kwietnia Klaus Schulze w wieku 74 lat zmarł. To z naszego tu i teraz to jest przedwczoraj, tak? No tak. Trzy dni temu. Natomiast myślę, że warto pamiętać o tych, no ja będę pamiętał Klausa Schulze, też mam prawie całą dyskografię, tylko jakoś te płyty są nie a propos tych tematów, ale pewnie piękne, jeszcze... Piękne, że zostają takie... Tak. Pomniki, tak naprawdę. Muszę podkleić, bo tutaj coś ten... The Best of Animals. Tutaj wziąłem The Best of the Animals. Kolejny wspaniały, cudowny zespół Erika Bardona, który to Erik Bardon potem też sam działał, tak, poza Animalsami, ale zespół z lat 60. cudowny. A wziąłem tę płytę, no bo House of the Rising Sun, skoro o słońcu tyle mówimy, to wiadomo. Warto wracać. Cudowny bluesowy zespół. There is a house, tak? Tak. Na początku podpora grupy takiej punkowej, neopunkowej, tak? The Police, a potem solowa kariera, aż do dziś, tak? Solowa kariera. Nawet gdzieś słyszałem, że w tym roku znowu Sting miał gdzieś zagrać. Ale on się trzyma niesamowicie, nie? Weź Phila Collinsa, no to przecież jeździ tak często patrzeć. Do Amazonii, tam się tam, wiesz, do tych drzew przykuwa, tak, czy dokładnie. Coś. Słuchaj, bo ten Phil Collins, no to tak kurczę, dziadek taki, zdziadział, tak. Widać strasznie, tak powiem ci, że aż przykro patrzeć na te koncerty, no, nie? No. Ale Sting to taki jest jakby formalina. Niektórzy się, wiesz, jak ja patrzę teraz, jakiś czas temu były kolejne już, nie wiem, 200 czy 300 urodziny Clint Eastwooda. Clint Eastwood niedawno nowy film wypuścił. Co prawda już wydaje mi się, że jest dużo gorszy niż ten Mów wcześniejszy albo Gran Torino jeszcze wcześniejszy. Natomiast no, też się trzyma facet. Nie? Też jest, kurczę, no, taki... No. Twardziele się trzyma. No bo on jest twardy, on wiesz, to nie jest tak. Przychodzi choroba do niego, to dostaje popysku i nie ma. No dokładnie. To ciekawe, jak ile będzie w dobrym COVID zdrowiu. Do niego, nie? Ile w dobrym zdrowiu pociągnie ten Chuck Norris. Nie no, to jest przedwieczny, on już ciągnie kilkanaście tysięcy lat. Słuchaj, przyszedł COVID do tego, do Clint Eastwooda, ten mu po prostu bułę. Tak, wyjął tego, Magnum 44. Tak, dokładnie. Z takimi mikro nabojami. Nie? I nie ma, koniec. Tak, Sting. Tak sobie go wyobrażam. Nothing like the Sun. To też taka a propos płyta, zresztą no, dużo fajnych przebojów na tej płycie. Nie ma to jak słońce. Nie ma to jak słońce. I w Królestwie Umierającego Słońca, tak? Myślę, że fani natychmiast poznają, co to za płyta, a nie fani, myślę, że warto, żeby sięgnęli. A antyfani odwrócą wzrok. To jest Dead Can Dance oczywiście, płyta zespołu Dead Can Dance, taka no, o tytule bardzo, bardzo a propos. I znakomita muzyka, Brendan Perry ma świetny głos, ja go bardzo lubię, jako solistę. A Lisa Gerrard zresztą przez kilka lat współpracowała ze wspominanym przed chwilą Klausem Schulze. I dwie płyty nagrali, koncertowali także w Polsce wspólnie. Jasne. Cudowny koncert, gdzie ona śpiewała, a on wiadomo tam grał. A on nie śpiewał. No i co? Tak, bo trzy książki, które tylko wskazaliśmy, że będą. Tak, i natomiast... Miały być tutaj i zastanawiam się... One są nie a propos do tematu. No właśnie, dlaczego ja je wybrałeś? Wziąłem, bo one są... To są ostatnie, które przeczytałem. Aha. To znaczy tak, tej przyznam, nie czytałem teraz, bo to jest nowa książka, ją kupiłem z myślą, żeby sobie powtórzyć, ale tutaj chyba przedstawiać książki nie trzeba.
To jest George Orwell, rok 1984. Czyli podręcznik tworzenia naszej rzeczywistości. To jest tak, to jest absolutnie najsłynniejsza dystopia pokazująca zniewolenie świata i to, w jaki sposób można ludźmi kierować i w jaki sposób można ludzi jakby stłamsić. Mhm. To robią media, to robią, no my nie, tak. My nie próbujemy was w żaden sposób stłamsić. Próbujemy wam otwierać umysły tak. I pewnie za to skończymy w jakimś pierdlu kiedyś. Pierdlu. Tak. Pierdlu, metan. Będziemy sobie jest, House of Rising Sun. No. Pierdlu wytwarzany jest metan, który powoduje efekt cieplarniany. Dokładnie. Więc ten, będziemy na organkach grać sobie tak. House of Rising Sun. Wtedy się nam przypomni ten odcinek. No dobra, ale czy to jest jakoś związane z kosmiczną pogodą? Czy nie, po prostu nie. Może w tym świecie, jeżeli ten świat będzie światem naszej przyszłości. Było. Tak, to może coś. Natomiast nie, dlatego, że... Ja mam taką, nie wiem, takie jakby wewnętrzną potrzebę, żeby o książkach mówić i zachęcać do tego, żeby sięgać po książki. Po tę książkę mam nadzieję, że nie trzeba zachęcać nikogo, nie? Żeby sięgnął. W razie bo czego jest to, komiks. Jest to, tak, jest komiks, jest film, słynny film. Nie, jest, to jest temat, który był wałkowany. Pokazuje, że nowe wydanie się pojawiło. To jest... Ale warto przeczytać, bo jak się to czyta samemu, czyli tak jak książki tak. mają, czyli pobudzają wyobraźnię, to powiem wam, że no czuć taki niesamowity klimat i niesamowicie czuć ten ciężar, taką lepkość tak, po prostu tej rzeczywistości. Tak, to jest niezwykle opisane. Stawiacie wtedy siebie to po tak samo też często się powtarza, jest folwark zwierzęcy. Też są filmy, animacje jakieś tam, ale przeczytanie książki dopiero daje to że ty tam jesteś. Tak, to poczucie właśnie tej grozy, tej całej sytuacji, tej grozy tych świń, które jakby gdzieś tam są i tłamszą wszystkich. Boże, co by było jakby przeczytać Salo 120 dni Sodomy, nie? A nie obejrzeć. To by musiało być ciężkie przeżycie. Tak jest. Tutaj jest książka, ta jest ciężka. O. Dlatego, że papier jest taki bardzo... Obrazki bardziej ważą. Bardziej ważą obrazki. To jest, mnie to zawsze przerażało, powieść graficzna. Nie? To jest, dla mnie, moi drodzy, jak otwieram, to jest komiks. Ale tutaj jest komiks, którego scenariusz został jakby specjalnie stworzony przez pisarza. To jest taka adaptacja powieści, tak? No bo powieść graficzna to ma być troszkę takie, bo komiks to się tak pejoratywnie kojarzy często z jakimiś tam głupotkami, nie wiesz, tam obrazki, tak, prawda? Powieść, tak dalej, że to jest coś poważniejszego. Coś poważniejszego i często, wiesz, w warstwie scenariusza znaczy, często jest to po prostu to coś jest, takiego. Tak, bo tutaj mamy powieść George'a Martina, on ją z myślą o tym jakby tworzył, ale ta powieść została przystosowana. Przerobiona na komiks, potem narysowana i jeszcze pobarwiona. Także... No bo to wiesz, to tak jakbyśmy, no mamy Bambiego, który tak. jest kreskówką, nie? I to jest dla dzieci kreskówka, mimo że jakieś tam pewnie wartości szersze niesie. Ale mamy też na przykład, nie wiem, Ghost in the Shell, prawda? Czy takie, mamy Akira, takie lepsze, takie... Gdzie to jest, no też animacja, ale to jest tylko środek wyrazu, nie? A jednak wiesz, ja tutaj, ciężko porównywać. Tutaj ta animacja... Jest taka trochę dziwna i te obrazki wydają się takie toporne na początku. No takie właśnie bym powiedział Kaczor Donald Dominik 2020, nie? Ja też jestem przyzwyczajony do obrazków albo Polcha, tak, takich jakie mamy w Funkim Kowalu czy tam w tych ekspedycjach. Albo do obrazów Rosińskiego, gdzie są bardziej rozmyte, ale takie naprawdę artystyczne. Te są właśnie takie, bym powiedział, robocze. A te są takie bardzo robocze, takie mechaniczne. Natomiast jak się zacząłem w to wszystko zagłębiać, to one mają naprawdę swój urok. Ilość detali, to wszystko, co tutaj się pojawia, jest niesamowite. Gwiezdny port, no Martin to wiadomo. George Czyli Martin. Wszyscy giną generalnie. No nie jest. No, giną też, ale nie jest aż tak źle. Opowieść tutaj jest snuta odnośnie tego, że kosmici nas obserwują od dawna i w pewnym momencie się ujawniają. Okay. Ujawniają się podczas widowisk sportowych nad stadionami. To nie wiem dlaczego. No to sens, bo ale największe pokrycie w czterech miejscach na świecie powstają właśnie tam, gdzie się ujawnili, powstają takie wielkie
kosmiczne porty. Mhm. Ziemia jako 315 gatunek zostaje wciągnięta do takiej tam rodziny kosmicznej. No i oczywiście w tych kosmicznych portach są te deale zawierane, jakieś tam jakiś handel, jakieś rzeczy, są ambasadorzy i tak dalej, i tak dalej. No i jest ziemska policja, policja w tym porcie kosmicznym, raz niezależna. Raz w roku konkurs kosmowizji. I tak naprawdę to jest powieść detektywistyczna. To jest powieść o policji, o policjantach, którzy rozwiązują zagadki związane tam z pewnymi zdarzeniami śmiertelnymi, no, Martin. A wiesz, skąd Martin czerpie swoją, że tak powiem, grozę i to, że tak dużo pada jak muchy tych jego bohaterów? No. Ostatnio czytałem właśnie jakiś tam wywiad z nim, gdzie mówił, że będąc na studiach bardzo mocno przyswoił sobie księcia Machiavellego. No i jakby on dlatego zresztą, w ten sposób pokazuje, bo mówi, że bardzo fajny cytat zrzucił, że on jest jak on czci wręcz Tolkiena, nie? Za to, co zrobił, że stworzył to, co stworzył, język i w ogóle poziom skomplikowania tego świata, ale jeżeli chodzi o takie polityczne podejście Tolkiena, no to twierdzi Martin, że to jest nierealne, zupełnie jakieś takie idylliczne, absolutnie. Bo prawdziwa polityka jest brudna i tak naprawdę machiavelistyczna, więc zresztą, wiesz, jak się Grę o Tron przeanalizuje, to on bardzo dużo zaczerpnął z historii, z historii prawdziwej, historii tej francuskiej, brytyjskiej, europejskiej. Tam wiele jakby sekwencji i rzeczy opisanych w kolejnych tomach Gry o Tron, to są jakby żywcem wzięte, te zbiorowe zabójstwa, jakieś tam okrucieństwa są żywcem wzięte z tego, co rzeczywiście działo się w historii. No, u Tolkiena była taka zasada, że taki dobry, miły człowiek będzie na pewno dobrym władcą, gdzie się okazywało, że najczęściej byli nieskuteczni i doprowadzało to do jeszcze większych tragedii niż... Wiesz, no. Więc taka ciekawostka. Natomiast ostatnią rzeczą polecam, to się też niedawno ukazało, Wojna Cieni, to jest pierwszy tom, który ma pod tytuł Oszukać niebo, aby przekroczyć morza. I tutaj sytuacja jest, no mówiąc krótko, Ziemia jest, jakby ma wiele kolonii, też wiele jest ras, które są. Są gadostwory. Jaszczurosmoki. No takie jaszczuro, takie bardziej, one tutaj są opisywane jako, nie wiem, podobne do kameleona czy coś takiego, czyli raczej nie reptylianie. Czekaj, to była taka kreskówka o tym, pamiętasz? Tajemnica tego Marabuta. Tam był kameleon, nie? Możliwe. Głównym antagonistą. Chyba tak, pamiętam, ale jakoś tak, nie wiem, te fabuły mi umknęły. Tam była Bromba, Gluś i tak dalej. Nie? Obejrzyjcie, to jest chore. O jedy, to jest tak. Nie wiem, kto to robił, ale na pewno na narkotykach. Jest ta cywilizacja, o której wspomniałem, i jest cywilizacja, która atakuje poszczególne jakby kolonie ziemskie, no i nie ma na nią sposobu. To są jakieś takie tam robaki, takie dziwne stwory, które chcą tylko niszczyć. Haraczany z płucami. Takie coś tam, tak, coś takiego. No i ludzie sobie z nimi nie radzą, ale wiemy, że ci uduchowieni skądinąd i tacy bardzo, bardzo no, modlący się dużo, wiele świątyń, ci jaszczuro tam, te jaszczuro postaci, oni mają jakąś cudowną broń, bo wcześniej wygrali. No i cała jakby batalia jest o to, żeby tę broń wydobyć. Oni nie chcą dać, bo jeszcze nie czas, bo coś, a ludzie chcą tę broń zdobyć. No i są tam, wiesz, jakieś grupy komandosów, które próbują się wedrzeć. Dużo się dzieje w tej książce. Myślę, że Marek Żelkowski, który ma dobry warsztat, rzekłbym nawet bardzo dobry. Zresztą Marek Żelkowski, jeżeli ktoś z was interesuje się i słyszał o takiej serii stworzonej przez Nienackiego Pan Samochodzik. Zresztą ma być chyba filmowany Pan Samochodzik przez Netflixa, tak? Być może. Gdzieś tam coś słyszałem. Ciekawe, co zrobią. Pan Samochodzik będzie ciemnoskórą kobietą na pewno. Tak? Nie, Pan Samochodzik będzie mechanikiem samochodowym. Będzie po prostu miał ksywę Pan Samochodzik. Pan Samochodzik. Będzie alternatory. Tak, odlawiał. Na pewno nie będzie to samotny facet w jakimś samochodzie z trzema chłopcami, nie?
To na pewno, nie? To na 100%. Właśnie może być. Bo to jest politycznie niepoprawne. Pan Samochodzik, świetna seria książek. To trochę dziwne. Natomiast to byli harcerze, tak? No zawsze było. On był... Moim zdaniem to był taki wytrych, te ci harcerze. No bo tych harcerzy to mogłeś, a to były jakieś dziwne, kurde, rzeczy. Ale że harcerze, to nikt się nie przypinał, nie? Tak, nie, nie, to znaczy... Powiem tak. Morderczy zastęp, nie? Kiedyś, po prostu, jednak ludzie, bo cywilizacja jest zdrowa, tylko że myślenie poszło w tę stronę, że my jakby o pewnych rzeczach niezdrowo myślimy. No. Co nie znaczy, że jesteśmy jakby niezdrowi umysłowo i będziemy tak postępować, ale to wszystko tak się kręci, że zobacz, nawet taki pan Samochodzik o teraz od razu coś, że ojejku, to coś jest nie tak. A pan no, Kleks? A pan Kleks, ile on tam miał, a jaką miał bradę, jak zaraz. Coś za uszami, nie? Dobrze, Marek Żelkowski napisał chyba nawet już kilkanaście kolejnych tomów pana Samochodzika. Okay. On jest autorem, nie wiem czy jako Żelkowski, czy pod pseudonimem, chyba pod pseudonimem jakimś to pisał, chociaż nie jestem pewny. Napisał też sporo innych książek SF, bawi się w SF i dobrze mu to wychodzi, jest naprawdę warsztatowo dobry, a tutaj tę opowieść snuje świetnie, ja czekam na kolejne tomy. No dobra. Skoro mamy polskie space opery, to po co sięgać po jakichś tam Weberów czy innych, no skoro jasne. Jest... Najpierw po Żelkowskiego, a potem dopiero można ewentualnie po innych. A zresztą nie każdy robi co chce. Dobra, nie. Słuchajcie, to zapraszamy za tydzień na Pop Science. Dziękujemy serdecznie za wasze wsparcie. Zostańcie z nami i do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Muszę się tego w końcu nauczyć. No to że ja tak będę po prostu robił. Tak.